Witam wszystkich zgromadzonych na tej sali i otwieram 37. sesję Rady Miejskiej w Mizelecie. Porządek posiedzenia macie Państwo przed sobą, jest obszerny. Czy ktoś do tego porządku ma jakieś uwagi, czy chce coś dodać? Jeżeli nie, stwierdzam porządek posiedzenia, który już Państwo macie. Stwierdzam, że jest nas 13 osób, także kworum jest zachowane i podejmowane uchwały będą miały moc wiążące. Przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie jest w Biurze Rady i biuletynie informacji. Biuletynie mamy w internecie. Kto chciałby się zapoznać? I teraz pytanie, czy ktoś ma jakieś uwagi co do treści protokołu poprzedniej sesji? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednomyślnie. Zamykam punkt trzeci, przystępujemy do punktu czwartego, odjęcie uchwały w sprawie. Pierwszym projektem uchwały jest projekt w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek kalendarza gminy Mizelesie w roku szkolnym 2021-2022. Pan Burmistrz, co się dzieje? Proszę Państwa, zawsze co roku Rada ustala cenę paliwa celem rozliczeń z indywidualnych dowodów uczniów do szkół. To szkoły, które znajdują się poza terenem gminy. I w tym roku stawka, która została ustalona, to jest 5,75. Stawka ustala się w ten sposób, że przez 3 kolejne dni analizuje się ceny paliwa, bądź zawsze w sierpniu. I taka stawka została ustalona w tym miesiącu. I będzie ona obowiązywała w roku szkolnym, który się niebawem zacznie, w ten sposób, że tą stawką będziemy ustalać kilometr dowozu ucznia, po prostu po tej stawce 5,75. Jeśli chodzi o benzynę, to jest też gaz określony i ropa. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt tej uchwały przedstawiam uchwałę na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i uzyskał pozytywną opinię. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mizelesie w roku szkolnym 2021-2022. Rada Miejska w Mizelesie uchwala, to następuje. Pierwszy ustala się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Mizelesie w roku szkolnym 2021-2022. Pierwsze, w przypadku benzyny określa się na 5,75 zł. Drugie, w przypadku oleju napędowego określa się na 5,38 zł. Trzecie, w przypadku autogazu określa się na 2,33 zł za litr. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy. Wreszcie paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem treści proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały jest uchwała
daje przystąpienie do opracowania miejscowego prawa do gospodarowania przestrzennego po obszar położonego w okresie na miejscu w gminie Międzylesie. Panie radny. Przeznaczenie w części jako tereny rolne, a w części jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, małą, bliźniaczą. Natomiast co do kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego z 2018 roku, działka posiada przeznaczenie w całości jako tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. Całość prac planistycznych będzie wykonywała firma z Wrocławia na koszt właściciela. Po terenie gminy będą koszty związane z ogłoszeniem obliczeń pomieszczenia w tej gminie Międzylesie po przystąpieniu do zmiany planu oraz koszty komisji urbanistycznej, która będzie opiniowała plan zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo. Projekt tej uchwały był wczoraj omawiany na posiedzeniu wspólnej komisji. Również uzyskał pozytywną opinię. Czy dzisiaj są pytania w sprawie? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie na granicy gminy Międzylesie. Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po dokonaniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia sporządzenia planu stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań ustaleniami studium zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustalenia wyroku 7 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennego przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie na granicy gminy Międzylesie. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie na granicy gminy Międzylesia określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały określi do niniejszego wniosku gminy Międzylesia. Paragraf czwarty. Uchwała podjęcia przez nie podjęcie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał z głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejnym projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie gminy Międzylesie. Proszę Państwa, w tym przypadku będzie wykonana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech działek o łącznej powierzchni 8,87 hektara. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego działki te w całości przekraczające na tereny rolne uprawy polowe. Natomiast w studium w części działki są przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej usługową i w części jako tereny rolne. W tym przypadku zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla wniosek właścicieli będzie wykonywała podstawia urbanistyczna architektoniczna w Płocku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również te swoje uchwały wczoraj uzyskał pozytywną opinię wspólne posiedzenia komisji. Czy są pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi na granicy. Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie na granicy w granicach określonych na załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część dzisiejszej uchwały. Paragraf drugi. Celem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu określonego w paragrafie pierwszym z konstrukcją mieszkaniową usługową. Paragraf trzeci. Zakres ustalenia planu miejscowego określonego w paragrafie pierwszym będzie zgodny z artykułem 15 ust. 2 o planowaniu
i za gospodarowanie przestrzenne z dnia 27 marca 2003 roku. Drugie zmiana miejscowe do prawa do gospodarowania przestrzennego określona w paragrafie 1 sporządzonego zostanie skali 1000 lub 1-2000 z wykorzystaniem urzędowych osób na zasadniczy. Paragraf 4 wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi na całym interesie i paragraf 5 uchwała wchodzi w życie w podjęcie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały jest projekt dotyczący przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie działania. Proszę pana, w tym przypadku zmiana planu zagospodarowania przestrzennego będzie dotyczyła jednej nieruchomości położonej na obszarze obrębu niemowlut o powierzchni 0,33 hektara. Tak jak poprzednie działki w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dziobra w całości przeznaczone są tereny rolne, uprawy polowe, natomiast drugą w części jest pod zabudowę mieszkaniową mieszaną i w części tereny rolne. W tym przypadku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego będzie przeprowadzała firma planistyczna w Wrocławiu. Dziękuję. Również ten projekt uzyskał pozytywną opinię wspólnego posiedzenia komisji. Czy pytano? Jeżeli nie ma, uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie niemowlęt gmina Międzylesie. Rada Miejska w Międzylesie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po dokonaniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustalaniami studium przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie niemowlęt gminy Międzylesie. Paragraf drugi. Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie niemowlęt gminy Międzylesie określa załącznik do uchwały. Trzeci paragraf. Wykonanie uchwały powierzchni burmistrzowi miasta i gminy Międzylesie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejnym projektem uchwały jest projekt dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie gminy. Projektem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego będzie objęta jedna działka o powierzchni 2 hektary i 30 arów. Tak jak później działki w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego, cała działka przeznaczona na tworzenie rolne w tej połowie. Natomiast studium cała działka posiada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową mieszaną oraz usługi turystyczne. Zmiany planu będzie wykonywała pracownia towarzyszna planistyczna z dziedziną do rok. Przestrzennego będzie zakres określony w artykule 15 i 2 ustawy o planowaniu i gospodarowaniu.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejnym projektem uchwały jest projekt dotyczący przystąpienia do opracowania miejscowego planu gospodarowania przestrzennego obręb gowodów. Proszę Państwa, w tym przypadku zmiana planu gospodarowania przestrzennego będzie dotyczyła 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,55 hektara. A wszystkie te nieruchomości w miejscu planu zagospodarowania przestrzennego posiadają przeznaczenie jako tereny rolne. Natomiast w studium wszystkie nieruchomości posiadają przeznaczenie jako zabudowę mieszkaniową mieszkaną i usługi turystyki. I w tym przypadku także będzie plan zmiany planu wpływa firma planistyczna w Wrocławiu. Dziękuję. Projekt posiada pozytywną opinię. Komisji wspólnej. Pytanie. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Ministrów Niedoleśnik na 31 sierpnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonych w Ostrębie Gorzowskim i na Międzyleśnie. Rada Miejska w Międzyleśnie uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Po dokonaniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu istotnej zgodności przewidywanych rozwiązań ustalania miejsc studium. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie gowodów gminy Międzyleśnie. Paragraf drugi. Granice obszarów objętych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie gowodów gminy Międzyleśnie określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały powierzchni burmistrza miasta gminy Międzyleśnie. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejnym projektem uchwały jest projekt dotyczący przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie gowodów. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego będzie dotyczyła tylko jednej nieruchomości o powierzchni 0,5 hektara. Aktualnie planu zagospodarowania przestrzennego działa przeznaczona jest pod tereny rolne i zabudowy. Natomiast w studium 2018 roku posiada przeznaczenie do budowy mieszkaniowej mieszkania i usługi turystyki. I tak samo jak w poprzednich uchwałach, zmianę planu na wniosek właściciela będzie wypełniła firma planistyczna w Wrocławiu. Dziękuję. Też jest pozytywna opinia posiedzenia wspólnego komisji. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Ministrów Niezależnych na 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie gowodów gminy Międzyleśnie. Rada Miejska w Międzyleśnie uchwała co następuje. Po dokonaniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu istotną zgodności przewidywanych rozwiązań ustalania miejsc studiów. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie gowodów gminy Międzyleśnie. Paragraf drugi. Granice obszaru objętych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie gowodów gminy Międzyleśnie określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały powierzchni burmistrza miasta gminy Międzyleśnie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejnym projektem uchwały jest jak poprzednie przystąpienie do opracowania miejscowego planu, tylko po dla obszaru położonego w obrębie otoczek gminy Międzyleśnie. W przypadku zmianą będzie objęta jedna działka o powierzchni 4,39 arów. Aktualnie plany zagospodarowania przestrzennego działka posiada przeznaczenie na terenie planowe. Natomiast studium w części jest przeznaczona do zabudowy mieszkaniowo-mieszkalną i w części jako tereny rolne.
tym przypadku także zmiany planu zagospodarowania przestrzennego będzie wykonała firma planistyczna z Wrocławia. Pozytywna opinia również jest co do projektu tej uchwały. Czy za pytania? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie potoczek gminy Międzylesie. Rada Miejska w Międzylesie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po dokonanej analizy dotyczącej dostępności przystąpienia do sporządzenia planu stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań do ustalenia studiów, przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie potoczek gminy Międzylesie. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie potoczek gminy Międzylesie określa załącznik niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały będzie wyśrodnią w takim Międzylesie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejnym projektem w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie długofalowego. Proszę Państwa, w tym przypadku zmiana planu zagospodarowania przestrzennego będzie dotyczyła jednej działki o powierzchni 30 arów. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego w bardzo małej części przeznaczona jest początkowe mieszkanie w jedną rodzinę zwaną stojącą lub wnętrzą, natomiast w pierwszej części jest jako tereny rolne. Teraz studium stało się ta działka przeznaczona jest jako tereny rolne, tylko wszystkie sąsiadujące działki w obrębie tej nieruchomości posiadają przeznaczenie zabudowy mieszkaniowej mieszanej i to było to 2 lata na zmianę planu zgodnie ze studium. Zmiany są będzie wprowadziła firma polityczna i wojskowa. Dziękuję. Również do tego projektu uchwały jest pozytywna opinia komisji wspólnej. Pytania? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesie z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie długofalowego w gminie Międzylesie. Rada Miejska w Międzylesie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Programu ma dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustalaniami studiów. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszaru położonego w obrębie długofalowego w gminie Międzylesie. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie długofalowego w gminie Międzylesie określa załącznik na niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały będzie się podmieszczone w takim Międzylesie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejnym projektem uchwały jest projekt dotyczący udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 49/1 o powierzchni 0,11 hektara ogrodowego. Proszę Państwa, do Urzędu Miasta Gminy Międzylesie w czerwcu wpłynął wniosek o wykup w wydzierżawnie działu nr 49/1 o powierzchni 0,11 hektara. Wniosek ten został skierowany na Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która po wizji lokalnej w dniu 24 czerwca zdecydowała przeznaczyć działkę do sprzedaży. Aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka w całości przeznaczona jest do zabudowy mieszkaniową jednorodzinową oraz zwierzę rodzinaczą. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesie dnia 31 sierpnia 2021 dotyczące udzielania zgody na zbycie nieruchomości
pośrednim projektem uchwały jest projekt dotyczący wybierania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 92 przez 9 o powierzchni 0,71 hektara od rewnowanej. Proszę. Jak to czynnik uchwalę z wnioskiem o wykup lub wydzierżawienie ciała gminnej wystąpiła osoba fizyczna. Ten wniosek też został skierowany na posiedzenie Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska i też w dniu 24 czerwca po wizycie nowej postanowiła przyznać działkę do sprzedaży. Aktualne zadanie zagospodarowania przestrzennego około 55 arów przeznaczonych jest pod budowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolną stronę bliźniaczą, a pozostała powierzchnia jest jako tereny rolne. Proszę o przyjęcie uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejnym projektem uchwały jest projekt dotyczący zmian w budżecie gminy na rok 2021. Państwa. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy roku uczynił zwiększenia dochodów o kwotę 90 044 grosze z tytułu refundacji z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu celowego w 2020 roku. Następnie wprowadza się do budżetu kwotę 6 tysięcy złotych. Są to środki z budżetu państwa na realizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowanych oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami są dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej. Po stronie wydatków zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa wąska sportowego na działce nr 327/31 między Lesie o kwotę 1140 zł. Następnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dotyczącej budowy trasy rowerowej typu single track Czerniec Jagodna. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 10 204,87 zł. Przeniesienia dotyczą planowanej realizacji projektu pod nazwą modernizacja oświetlenia ulicznego na pewno energooszczędne w gminie Międzylesie. Projekt uchwały szczegółowo omówiono na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję. Thank you.
wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków o zmianach wynosi 37 878 056 zł 97 groszy. W tym wydatki bieżące 30 752 532 zł 97 groszy. Wydatki majątkowe 7 125 474 zł 10 groszy. Paragraf trzeci. Uchwała nr 28 przez 151 przez 2020 Rady Miejskiej w Międzyleśniu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyleśnia na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 3, 9, 9 i 12 w brzmieniu odpowiednio, które załącznik nr 3, 4 i 5 w imieniu się uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały to jeszcze do Gminy Międzyleśnia. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z wypowiedzi. Kto z Pani, Panów Radnych jest na przyjęcie proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejnej uchwały w sprawie przyjęcia wieloletnich programów finansowych gminy Międzyleśnia. Proszę. W załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej dostosowała możliwości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie gminy według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 roku i w załączniku nr 2 to jest wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu modernizacji oświetlenia ulicznego na wyłączeniu na gminie Międzyleśnie. Projekt będzie realizowany w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2021-2023 przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 10 204,67 zł w 2021 roku, 3766,52 zł w 2020 roku i 942,37 zł w 2023 roku. Limity zobowiązań pozostają do finału. Projekt szczegółowo mamy na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Remont domów starszych.
obiekty, które są solą naszej ziemi, bo z tych karskich tradycji niewiele zostało, zaprzepaszczone. Uratowaliśmy tą na kilka, naście, może 10 lat te domki, które są symbolem Międzylesia i symbolem historii, która na naszych ziemiach się rozgrywała. Stworzono tam Izbę Tkacką. Oglądaliście Państwo te domki po sesji w lipcu. Są tam organizacje pozarządowe, działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc stworzyliśmy takie centrum dla przeróżnej działalności. A to, że dostaliśmy to wyróżnienie, to jest zasługa kapituły, że nas zauważono i zasługa pani sekretarz, że akurat ten temat został przez panią sekretarz złożony do tego konkursu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jesteśmy wszyscy świadkami dyskusji o Polskim Ładzie i do końca lipca, potem ten termin przedłużono do połowy sierpnia, był czas składania wniosków do Polskiego Ładu. Były trzy takie platformy składania wniosków. Złożyliśmy wnioski na kwotę 30 milionów, gdzie dla wszystkich tych proponowanych przedsięwzięć, ja wymienię tylko kilka, mamy dokumentację i pozwolenia na budowę. I teraz czekamy na rozstrzygnięcia parlamentarne, to jest raz, a dwa, czekamy też na rozstrzygnięcia komisji, która będzie analizować te przedsięwzięcia, które zostały tam złożone. W skali kraju złożono wniosków za 91 miliardów złotych, a do podziału pierwszej transzy będzie 20 miliardów złotych, także sami Państwo widzicie, że to jest 1:5 porywa za okrągleniu. Myśmy złożyli z tych większych rzeczy budowę sali sportowej w Międzylesiu, sali gimnastycznej w Domaszkowie, parking koło basenu w Międzylesiu. Złożyliśmy drogę z Domaszkowa do Długopola, składaliśmy też drogę w Nowej Wsi, świetlicę, remizę. Jesteśmy przygotowani też, remizę w Długopolu, świetlicę w Różance. Jesteśmy, proszę Państwa, przygotowani, żeby kolejne transze, która będzie też gdzieś w miesiącu październiku, być może w listopadzie ogłoszona, przygotować się. To, co Państwo dzisiaj robiliście na sesji, to przecież przygotowanie do pewnych działań. Bo od kilku lat działamy w sferze dokumentacji. Szykujemy dokumentację na kolejny, na produkt unijny, na kolejny projekt odbudowy Europy. Byłem na spotkaniu z panem premierem 2 tygodnie temu. Pan premier zapewnił, że środki z Polskiego Ładu będą tak dzielone, żeby wszystkie samorządy mogły te środki otrzymać bez uwarunkowań politycznych. Bardzo też liczę i to Państwu przekazuję. Dlatego, proszę Państwa, czekam z cierpliwością na to rozstrzygnięcie. Na spotkaniu z panem premierem była też pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie głównym bankiem, czy główną instytucją, która będzie się zajmowała Polskim Ładem. Rozmawiałem z panią prezes dosyć długo na ten temat. I mam nadzieję, że będziemy mogli niebawem zastanawiać się z panią skarbnik, jak finansować udziały własne. Bo na chwilę obecną, że Państwa gmina ma zerowe zadłużenie, więc jesteśmy finansowo przygotowani do tego, żeby podjąć te wyzwania. Jesteśmy przygotowani logistycznie, bo mamy dokumentację i pozwolenie na budowę. Jesteśmy przygotowani mentalnie, bo mamy potrzeby, które należy realizować. Także chciałem to Państwu przekazać. Tak, Róża Polska to jest taka ozdoba. Mamy już tych róż kilka. Ale wykonywaliśmy przecież duże inwestycje, za kilkanaście milionów złotych. Domki klasy to tylko 650 tysięcy przy innych inwestycjach, ale zauważono ją. Chciałbym, żebyśmy po prostu ten temat gdzieś tam przekazali.
przekazali innym, a jednocześnie nie na rzeczy małe też chyba nie wiem. Dziękuję. Dziękuję panu Burzowi. Pytanie odnośnie panu Buźku Łagu, który został ogłoszony. Ostatnia była informacja o... Taka informacja, która może medialna, dokładnie w komisji decyzję o budowie drogi S8 do Głoszowa, która no, niejako nie da się zauważyć, że w planach jest przebieg na naszą gminę. Wiadomo, że był projekt gdzieś tam z lat, korytarze były utworzone i zostały utworzone trzy warianty. Wszystkie trzy praktycznie przebieg na naszą gminę są takie same, prawie takie same. Chciałoby się, żeby to wszystko wyglądało
w taki sposób, który jest jakiś konsensus też społeczny. Chyba, że tam chodzi o to, czy kopać tunel, czy robić estakady. Jeden wariant jest od drugiego bagatela 800 milionów droższy. I tak wydaje mi się, że najważniejszym elementem jest zasób finansowy, ale też przewodnicy będą mieli wiele do powiedzenia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A droga do Dobroszowa to jest póki co już dokument w skali państwowej, ale dalej wymaga spokojnego, nawet dyskretnego lądowania. Dziękuję bardzo.